idę po ziemię kompostową, którą chciałabym rozrzucić jeszcze na rabatach, łóżkach permakulturowych. Ziemię kompostową można stosować cały rok, jeżeli tylko oczywiście pogoda zimą też pozwala, czy późną jesienią. My mamy dzisiaj przepiękny dzień, ale noc była mroźna. A tutaj widzę, że już ktoś jest... mnie uprzedził i zaczął kopać. No oczywiście przypuszczam, że to pies Ares. Czego szukał? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja, proszę Państwa, kompostownik buduję tak od wielu lat tradycyjnie. Dlaczego? Że ja już próbowałam z dyskami, paletami, ale dla mnie to jest wielki kłopot. Ja lubię taki kompostownik, jak Państwo tutaj widzicie, czyli na górę wyrzucam wszystkie części zielone. Jakie zielone? Chociaż źródła podają, że nie powinno się wyrzucać na przykład cytrusów, czy chorych części roślin, czy na przykład róż, które zazwyczaj chorują, liści z orzecha włoskiego. Ja Państwu szczerze powiem, od lat wyrzucam. To nie jest tak, że jest właśnie większa część tutaj na przykład roślin chorych. Nie. To są niewielkie ilości, które tutaj trafiają, bo i gdzieś mają trafiać. Nie mam innego miejsca. Tutaj jest kompostownik, na górę nakładam, jak Państwo widzicie, świeże, zielone rzeczy, które jeszcze gdzieś tam z ogrodu wycinam, a od spodu wyciągam sobie ziemię kompostową i tak chodzę sobie tutaj w kółko, wybieram tą ziemię, później dostaje taka czapa, ona spadnie i znowu w ten sposób cały czas tworzy się ziemia kompostowa. I dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie, nie muszę się męczyć żadnymi dyskami, gdzieś tam coś podnosić, czy brać z góry, czy z dołu. I ja tej pryzmy kompostowej nigdy w życiu nie przerzucałam. Zostawiam tak, jak jest. Jeżeli mam jakąś wodę, jakiś nawóz od kur, to wszystko trafia tutaj. Po kolei jest to układane warstwami. Oczywiście tworzy się taka nierówna pryzma, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Ja cały czas, nawet i teraz, również tę pryzmę podlewam wodą. Jeżeli mam na przykład obierki czy różne zielone części z kuchni, to również część trafia na rabaty, ale część tutaj trafia także na ten kompostownik razem z tą wodą, ponieważ ja te zielone części wrzucam do wiaderka z wodą. W ten sposób wytrącają się różne sole mineralne. Tworzy się bardzo wartościowa taka woda i wylewam tutaj to wszystko. I dzięki temu mam własną ziemię kompostową. Oczywiście ona nie wystarcza na nasze ilości, na tyle roślin, co my tutaj mamy, ale staram się systematycznie co roku obdzielać po kolei następne rabaty. Jedne dostają w jednym roku, drugie w drugim. Staramy sobie właśnie w ten sposób jakoś pomóc, żeby rośliny rosły i one rzeczywiście rosną z każdym rokiem coraz lepiej, coraz są piękniejsze, dorodniejsze i bardzo się z tego cieszymy. Teraz będę próbowała tutaj wyciągnąć ziemię kompostową i troszeczkę sobie tutaj odsłonię, ponieważ te gałęzie, wiadomo, z góry, które tutaj są, spadują, więc je podniosę, żeby mi było wygodniej. No i zabieram się do pracy. Najpierw chyba jednak pozbieram tą ziemię, co pies tutaj wygrzebał, ponieważ jest nierówno, niefajnie. No ale cóż, no pies taki jest, że wszędzie kopie, wszystko rozwala. Jeżeli w ziemi kompostowej znajdują się grubsze jakieś pędy, to wyrzucam je oczywiście na górę z powrotem i one znowu będą się kompostowały, ponieważ pies tutaj kopał, grzebał, więc wszystko się pomieszało. Może się zdarzyć, że troszeczkę ta ziemia jest przymarznięta. No, mieliśmy nocą spadek temperatury do minus 6 stopni, a więc jednak było już mroźno.
O, tutaj znalazłam pędraczka dla kur. W tym roku jest ich bardzo dużo. Kury! Rozrzucę tutaj na rabatce ziemię kompostową, a jak liście wkrótce opadną, to pozbieram i przyniosę tutaj, żeby oczywiście taka rabatka nie pozostała goła, a liście, jak tylko zrobi się cieplej w południe, na pewno spadną, bo już mróz minus 6 myślę, że je pokona i wreszcie nie będę musiała już grabić, bo mówiąc szczerze, cały czas jeszcze chodzę po różnych kątach w ogrodzie i grabię. Ziemia kompostowa do szklarni. Tutaj też trzeba uzupełnić. Ta kratka, wiele osób mnie pytało, po co jest ta kratka. Ta kratka jest po to, że kiedyś kury chodziły swobodnie po całym ogrodzie i żeby nie wchodziły do szklarni, nie niszczyły pomidorów czy papryki, właśnie mąż założył taką kratkę. Teraz też czasem wypuszczam kury na ogród, zwłaszcza wtedy, gdy ziemia jest przymarznięta, tak żeby za bardzo nie grzebały i nie niszczyły, bo kury niszczą. W szklarni jest cieplutko, bo jest plus 14 stopni. To naprawdę wspaniale się tutaj będzie pracowało. I rozsypuję ziemię kompostową na aksamitki i na pokrzywy, które tutaj rozłożyłam. A tak w ogóle to nie wiem, czy jest sens bawić się w łopatę, czy może lepiej po prostu o, zrobić to tak. Tak chyba będzie i szybciej, lepiej. Taczka nie jest ciężka, więc można to zrobić tak. No myślę, że kilka taczek będę potrzebowała. Ziemia kompostowa w szklarni już rozsypana. Jeszcze tylko muszę poczekać na liście, które opadną po nocnym mrozie i dam je tutaj na wierzch, porozsypuję, tak aby ta ziemia była tutaj też stale wilgotna, żeby nie była sucha. Po skończonej pracy trzeba umyć taczkę, odpuścić łopatę. No i oczywiście moje buty, bo przecież w takich brudnych butach nie wejdę do garażu. Gdy jest lato, proszę Państwa, to myję sobie nawet stopy w takiej wodzie, bo jest ciepła. Ale zdarza mi się, że zimą i późną jesienią też. Ale dzisiaj się na to nie przygotowałam, ponieważ jest tutaj straszne błocisko. Ale ja lubię, tak powiem szczerze, morsować zimą po ogrodzie, jeżeli można to tak nazwać. Czyli spacerować, czy biegać w stroju może nie kąpielowym, ale zdarza się i to. Chociaż przez kilka minut po to, żeby swoje ciało dotlenić i jest to naprawdę niesamowicie przyjemne uczucie. Myślę, że kto nie próbował, to powinien spróbować, a przy okazji nasz organizm staje się bardziej odporny, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, nie przeziębiam się, nie choruję i bardzo się z tego cieszę.